Witam się z Wami bardzo serdecznie, moi kochani. Witają się z Wami również kwiatuszki, jak zwykle przepiękne. W dzisiejszym odcinku pachnącym, kącikowym, śledczo-recenzyjnym będzie nurtować mnie głównie jedno pytanie. Czy chcę Burberry Goddess, a może I Want To? No, kto jest ciekaw odpowiedzi na to pytanie, zapraszam do oglądania. Filozoficzne rozterki, z jakimi zmagać będzie się moja dusza w tym odcinku, przy tych pięknych zapachach, rozpocznę dziś od perfum Jimmy Choo, I Want Choo. I przy okazji jeszcze wspomnę, że ostatnio brakowało Wam śpiewu ptaszków w tle, a to za sprawą wietrznej pogody. Ten wiatr zagłusza te ptaszki, nawet jeśli one tam nadal śpiewają, ale dziś rano w moim ogródku nagrałam osobno dźwięki ptaszków i deszczu, bo padało. Także spróbuję jakoś osobno ten dźwięk dodać tutaj w tle. Nadal nie mogę otworzyć ogródka, bo mimo że już nie pada, to nadal mocno wieje. To tak tytułem wstępu. No i zaczynamy. Perfumy I Want Choo trafiły do mnie przy poszukiwaniach kolejnych przepięknych woni waniliowych. Jestem miłośniczką wanilii i kocham wanilię zaprezentowaną mi w przeróżnych formach. Firma Jimmy Choo, słuchajcie, głównie zajmuje się produkcją butów. I mam wrażenie, że już tu zaczynając od pudełeczka mamy do czynienia z taką inspiracją tymi butami, chyba tymi najdroższymi, które tej firmie udało się sprzedać gdzieś w Szanghaju. Czytałam za ponad 4 miliony dolarów. Były to takie właśnie czerwone szpilki w diamentach, całe były oklejone diamentami. I tutaj właśnie myślę, że to pudełeczko czerpie dużą inspirację z tych właśnie szpileczek. No przepiękne jest, zobaczcie. Błyszczy się takim brokatem, niby diamentami, tak? No przepiękne, bardzo mi się spodobało to pudełeczko. Buteleczka również ma bardzo ciekawy kształt. Bardzo kobiecy. Nie tylko nawiązujący do kształtu ciała kobiety, ale do kształtu ciała kobiety, która ma na sobie suknię balową, tak? No zobaczcie. Także znowu tutaj patrząc na taki design, na te diamenty i suknia balowa, spodziewam się, tak jako klient, czegoś znowu eleganckiego i wyrafinowanego. Mi to się nie tylko kojarzy tak suknia balowa, ale tu mam jeszcze zdobienie, jakieś złote akcesoria, naszyjniki, no i te diamenty. No ale dobra, przechodzę do nut zapachowych, patrzę sobie na fragrantice, co my mamy w tych perfumach, a tam zaledwie 5 nut składa się na te perfumy. I najpierw pomyślałam sobie, że to trochę podejrzane, bo ja zwykle to tutaj zachwalam najbardziej chyba takie rozbudowane wachlarze, gęste, bogate bukiety, to one należą do moich takich ulubionych, te mniej rozbudowane już mniej. Natomiast szybko przypomniałam sobie, że przecież mam w swojej kolekcji perfumy i to takie, które są jednymi z moich ukochanych już od lat, perfumy zbudowane na zaledwie 3 nutach, także tu od razu poprawił mi się humor, no i zabrałam się za testowanie. Nie będę Was długo trzymać w niepewności, tylko od razu Wam powiem, że testy wyszły pomyślnie i jest to kolejny przykład perfum takiej miłości mojej od pierwszego wejrzenia i pierwszego powąchania. Mimo że na fragrantice mamy opisane te perfumy jako białokwiatowe czy nawet bursztynowo-kwiatowe, to w moim odbiorze są one raczej owocowo-waniliowe, ok? A dokładniej mówiąc to brzoskwiniowo-waniliowe. Te brzoskwinki znajdziemy tu już w otwarciu, bo tak właśnie otwierają się te perfumy I Want Choo, takimi świeżymi, soczystymi brzoskwiniami głównie, z dodatkiem jeszcze też mandarynek, ale mam wrażenie, że te mandarynki są tam tylko tak na doczepkę dla dodatkowej nutki świeżości cytrusowej, bo faktycznie otwierają się świeżo, nie jakoś uderzająco świeżo, ale przepięknie one współgrają z tą wanilią w bazie, bo w bazie mamy tylko i wyłącznie wanilię. No słuchajcie, jest pięknie. A do tej bazy dochodzimy przez kwiatowe serce, jaśminowo-liliowe. No ja kocham lilię, zobaczcie. Moje jeszcze się nie otworzyły, jeszcze czekam. No jak się otworzą, to Wam na pewno tu pokażę.
będzie pięknie i dostojnie. Całe to połączenie, cała ta kompozycja tworzy coś naprawdę pięknego. Naprawdę urzekł mnie ten zapach, mimo że tak wydawało mi się będzie nieskomplikowany, jednak faktycznie te nutki są tu z sobą w przepięknej symbiozie. Pachną one dla mnie wręcz pysznie, powiem Wam. Oprócz tego, że faktycznie tak elegancko i wyrafinowanie, pachną dla mnie też właśnie mocno puchowo, pudrowo, waniliowo, a więc i pysznie. Więc oprócz takiej mojej fantazji balowej, eleganckiej, to jeszcze mam taką fantazję. Zobaczcie, odwracam flakonik do góry nogami i mam taki królewski puchar deserowy, w którym mam gęsty waniliowy krem opruszony, słuchajcie, cukrem pudrem, a na to wrzucone soczyste, świeżutkie brzoskwinki. No ale powracając z krainy mojej fantazji do rzeczywistości, no to faktycznie zapach pierwsza klasa, powiedziałabym, i faktycznie już trochę nawet zużycia jest, chociaż dojechały do mnie no wczoraj. No bardzo mi się spodobał ten zapach ogółem, jak również to, jak rozwija się na mojej skórze, trwałość tych perfum oraz jak przepięknie projektują. I mimo że pachną dla mnie tak pysznie, jak powiedziałam, to nie nazwałabym ich perfumami typu gourmand nadal, mimo wszystko, ponieważ faktycznie jest coś w nich takiego urzekająco eleganckiego, a jednak takiego ciepłego, zapraszającego, takiego inviting, takiego czułego. I pomimo tego, że firma Jimmy Choo zajmuje się głównie produkcją butów, to faktycznie uważam, że udało im się stworzyć coś wspaniałego, zmajsterkować dla nas przepiękne perfumy. Więc na pytanie, czy chcę Choo, muszę odpowiedzieć yes. I want Choo, I want more Choo and I want it now. Także ja uważam te perfumy za prawdziwy majstersztyk. Jak mawiał sam Bruce Lee, simplicity is the key to brilliance. Chyba też coś mówił o prostocie Leonardo da Vinci. Chyba mówił, simplicity is ultimate sophistication. No, to prawda. Filozoficzne rozprawki na temat, czy chcę Choo, zakończone. Także przechodzimy do kolejnych bohaterów dzisiejszego odcinka, perfum Burberry Goddess. I tu znowu podobna sytuacja, znowu natknęłam się na te perfumy, chociaż one wypuszczone całkiem niedawno, chyba pod koniec zeszłego roku. No tamte to już chyba 4 lata temu, te pod koniec zeszłego roku, także no nowość według mnie. I natknęłam się na nie znowu, tak jak i na tamte, przy poszukiwaniach kolejnych zapachów waniliowych. No i tak natrafiłam na Burberry Goddess i wydały się dla mnie opcją nie do odrzucenia, opcją idealną, bo mają w sobie nie tylko wanilię, ale jeszcze lawendę. No kochani, no to jest chyba oczywiste, że te perfumy musiały w końcu do mnie trafić. Głównym bohaterem tych perfum jest na pewno wanilia, bo tu mamy wanilię i w otwarciu, i w sercu, i w bazie, także naprawdę spora dawka, co dla mnie jako miłośniczki wanilii jest bardzo na rękę. No ja już przy pierwszych testach byłam w siódmym niebie. Przy tych pierwszych testach miałam też wrażenie, że ten zapach brzmi znajomo. Faktycznie skojarzył mi się ten zapach z zapachem perfum, które już mieszkają w moich witrynkach, a mianowicie Mont Guerlain Guerlain. To tak inicjalnie, faktycznie otwierają się podobnie, z tym, że potem inaczej rozwijają się na mojej skórze. No tak przynajmniej jest u mnie, tak? W przypadku Mont Guerlain Guerlain mamy tam jeszcze bukiet kwiatów w sercu i inne aromatyczno-przyprawowe sprawy w bazie. Także ten rozwój na skórze faktycznie już się różni od tego, jak rozwijają się te, bo tutaj takich kwiatów nie mamy. Tutaj mamy głównie właśnie wanilię i to w naprawdę uderzającej dawce. Mamy dodatek kakao oraz dodatek imbiru, mam wrażenie, dla równowagi tej uderzającej dozy słodyczy.
mimo tych wyczuwalnych niuansów, ja nadal stylowo, jeśli miałabym porównać perfumy Burberry Goddess do jakichś innych, to stylowo ustawiłabym je w niedalekiej gdzieś odległości właśnie od Montguerlain Guerlain. Koniec końców jestem nimi również zachwycona jako miłośniczka wanilii. Te również są takie mocno pudrowe, puchowe, trochę kremowe i faktycznie też takie słodko-pyszne, deserowe. Mniam! Jeszcze chcę dodać coś co do bogini wanilii i lawendy. To czytałam taki komentarz, opinię czyjąś porównujące te perfumy do Libre i Yves Saint Laurent. No dla mnie w ogóle nie pachną jak Libre, tak jak mówię, ja jeżeli miałabym stylowo je porównać z jakimiś perfumami, to jedynie bym ustawiła je gdzieś w niedalekiej odległości od, tak jak już wspomniałam, Montguerlain Guerlain. Te perfumy, słuchajcie, to takie moje spełnienie sekretnych marzeń. Znowu są takie ciepłe, miękkie i czułe. No, jest to bogini, tak jak powiedziałam, wanilii i lawendy w jednym. O, tutaj Wam wrzucę moją ostatnią sesję zdjęciową z lawendą i pszczółkami w jednym. Sobie tu pszczółki polatają Wam na ekranie może. O, naprawdę jestem nimi zachwycona. Po jakimś czasie na mojej skórze zaczyna wybijać się takie naturalne kakao, co w moim odbiorze tak ociepla też ten zapach. No i faktycznie wybrzmiewa on trochę tropikalnie. Niemniej nie jak powiew tropikalnych wakacji, tylko tak ciepło po prostu. Może też nie rozgrzewająco, bo na pewno będę nosić te perfumy nawet teraz latem, bo faktycznie mimo, że słodko, głęboko waniliowe, ta wanilia faktycznie jest tu wręcz przeszywająca, to również mają w sobie coś świeżego. Może ten imbir właśnie, no i na pewno lawenda. Lawenda na pewno też tutaj gra dużą rolę. Dodaje takiego akcentu uspokajającego, aromatycznego lekko. No przepiękne są. Co do designu tych perfum, to tu mamy zwykłe tekturkowe pudełeczko, ale w przepięknym kolorze takiego brudnego różu, baby pink. No i na środku nazwa umieszczona jest na czymś w rodzaju lustra. No coś na obraz złotego lustra, w którym każda z nas zakupująca sobie flakonik tych perfum może się przejrzeć i ujrzeć w tym lustrze właśnie Goddess. Słuchajcie. No, a flakonik bardzo elegancki, klasyczny, no pełna klasa, elegancja, no zobaczcie, z emblematem na środku, złote zdobienia, dodatki, zatyczka, wszystko bardzo mi się podoba, i design, i zawartość. No, jestem w niebo wzięta. Często tak próbuję Wam coś do czegoś porównać, żeby lepiej Wam te zapachy opisać i przybliżyć. Tak tu mam lekki problem, bo faktycznie niczego tak blisko mi ten zapach nie przypomina, aczkolwiek jeżeli musiałabym jakoś stylowo, klimatycznie postawić je obok jakichś perfum, o których już słyszałyście na moim kanale, w moim kąciku, to stylowo ustawiłabym je gdzieś w jakiejś odległości od moich perfum Dolce Garden oraz tych żółtych La Taffaiara, Toes, chyba te żółte się nazywają. Z tym, że no tam mamy inne bukiety, tam mamy jeszcze dodatki kokosowe, kwiatowe czy mango. Tutaj tego nie ma, ale faktycznie ta baza ma podobny shape, że tak powiem. Czyli tu też mamy taką gęstą chmurkę puchowo-pudrową, dobra, taką mięciutką, ciepłą, czułą, inviting, z tym, że tu jedynie gęsto, słodko, waniliową. Ok? I do tego pucharu wpadają nam świeżutkie, soczyste brzoskwinki.
Znowu mniam. Na podsumowanie tych recenzji chcę powiedzieć, że moja podróż w odkrywaniu zapachów waniliowych już się kończy, ale kończy się wielkim sukcesem, ponieważ te zapachy, które udało mi się znaleźć, poznać i zdobyć, zgromadzić tu w moich witrynkach, w mojej kolekcji, są przepiękne, cudowne, niepowtarzalne i nawet nie mogłabym odpowiedzieć Wam na to pytanie, czy chcę Burberry Goddess, czy może I Want Chu. Nie mogłabym wybrać. I te są przepiękne na swój własny, niepowtarzalny sposób. Tak zresztą jak te inne, o których Wam tutaj z pełną ekscytacją mówię, pełna emocji i wrażeń, bo naprawdę kocham wszystkie te moje perfumy i z każdych nowych bardzo, bardzo naprawdę się cieszę. Cieszę się również, że Wy przez tę drogę poznawania zapachów przechodzicie ze mną i w niej uczestniczycie. Jest mi z tego powodu bardzo miło. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy znacie może te perfumy, czy używacie, czy też podobają się Wam tak bardzo jak mnie, a może kojarzą Wam się z czymś innym niż mnie, to też będzie mi miło o tym poczytać. No, mam też nadzieję, że trzymacie się zdrowo i wesoło i do zobaczenia w kolejnym filmiku w naszym kąciku. Do zobaczenia, do usłyszenia, moi kochani. Pa, pa!